i serce jego wciąż ukrywają się przede mną. Ale dlaczego czuję się taka szczęśliwa? Powiedziałam mu, pan jest subtelny, szlachetny. Pan ma taki ładny głos. To wyszło niedobrze. Głos jego taki drżący, pieściwy. Czuję go po prostu w powietrzu. Jakie to okropne, że jestem nieładna. Jakie okropne. Ale przecież wiem, że jestem nieładna. Wiem to. Zeszłej niedzieli, kiedyśmy wychodzili z cerkwi, słyszałam, jak mówili o mnie i jakaś kobieta powiedziała: ona jest dobra, szlachetna. Tylko jaka szkoda, że taka nieładna. Nieładna. Nie. Nie mów mi, że to nieprawda. Kiedy kobieta jest nieładna, powiadają jej: masz piękne oczy, masz piękne włosy. Kocham go już 6 lat. Kocham go więcej niż matkę. W każdym momencie słyszę jego głos, czuję uścisk jego ręki. Ciągle czekam, patrzę na drzwi. Wydaje mi się, że on wejdzie lada chwila. I widzisz? Wciąż przychodzę do ciebie, aby mówić o nim. On teraz przyjeżdża do nas codziennie. Ale nie patrzy na mnie. Nie widzi mnie. Całą noc modliłam się. Ciągle zbliżam się do niego. Patrzę mu w oczy. Zagaduję. Zapominam o godności. Wczoraj wieczorem nie mogłam się powstrzymać. Nie mogłam się powstrzymać i powiedziałam Jaszkowi Wani, że jestem zakochana. Cała służba wie, że się w nim kocham. Wszyscy to widzą. A on? A on mnie nie dostrzega.